Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą na temat pewnego staroindyjskiego sposobu na osiągnięcie zdrowia, powrotu do zdrowia, szczęścia, powodzenia w życiu. Mowa tu oczywiście o mudrach. Mudry są dość tajemnicze, ponieważ szukałem jakiegoś pierwotnego, starego źródła na ten temat. Niestety nic takiego nie można odnaleźć. Są wzmianki na ten temat przy rytuałach świątynnych, są wzmianki przy pewnym układzie palców, wypowiadaniu zaklęć na temat jogi wyższej, niższej, jurwedy, zdrowie. Pełno, natomiast tutaj nie ma nic. Najprawdopodobniej, jak sądzę, ta pierwotna księga czy księgi zostały w jakiś sposób zniszczone, zagubione lub ukryte. Na szczęście znalazł się człowiek, który Keshdev, jeśli dobrze wymawiam, to wszystko zebrał. Zebrał i przekazał nam. Istnieje podobno 7 do 9 tysięcy mudr, układów palców, układów rąk, które mogą nam pomóc w życiu. Ja Ci tutaj nie będę zbyt wielu podawał, podam Ci kilka mudr, które uważam za podstawowe, natomiast potem powiem najważniejsze. To, co jest po różnych książkach, książeczkach rozstrzelone, nie do końca podkreślone, chodzi o to, co zrobić, żeby te mudry naprawdę działały. A one działają. Na jakiej zasadzie? To nie bardzo wiem, nie bardzo rozumiem. Być może jakiś wzorzec przepływu energii. No cóż, nie bardzo się tym przejmuję. Zobacz, 80% osób, które jeździ samochodem, nie rozumie, nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób silnik tego samochodu działa. Natomiast jeździ, używa go i to z powodzeniem. Tak samo my nie musimy wiedzieć dokładnie, na jakiej zasadzie to działa. Ważne jest, że działa, a działa naprawdę. Może teraz kilka takich mudr, które uważam za mudry podstawowe. Resztę oczywiście znajdziesz spokojnie w internecie, w książkach, z tym, że uważaj z poszukiwaniami w internecie. Tam każdy może napisać wszystko, żeby się nie pomylić po prostu. Może lepiej sięgnąć do jakiejś dobrej, sprawdzonej książki. Pierwsza mudra podstawowa, połączone dwa palce, wskazujący i kciuk, trzy palce do góry, luźno, luźny, swobodny nadgarstek. Jest to tak zwany gest wiedzy. Gest wiedzy, czyli mudra, z którą zresztą bardzo często przedstawiany jest Budda na posążkach czy rycinach. Ona reguluje przepływ energii. Ona pomaga pozbyć się napięcia wewnętrznego, napięcia duchowego. Porządkuje Twój umysł i Twoje wnętrze. Zdajesz sobie sprawę, Ty, ja, większość z nas często ma to wnętrze bardzo nieuporządkowane. Zanim cokolwiek zaczniesz robić, trzeba je uporządkować. Ta mudra w tym pomoże. Ta mudra pomaga też na bezsenność lub w przypadku nadmiernej senności. Przy okazji dobra jest też na nadciśnienie. Kolejna mudra, którą uważam za mudrę bardzo ważną, to jest mudra ziemi. Znowu dwa palce połączone, reszta swobodnie wyprostowana. Cóż robi ta mudra ziemi? Mudra ziemi pomaga odzyskać pewność siebie lub wzmocnić ją, jeśli ją posiadasz. Mudra ziemi pomaga osadzić się w tym świecie, w pewien sposób go zrozumieć. Polecana jest również w wypadku wyczerpania psychicznego bądź fizycznego. Pomaga wrócić do normy. Mudra życia, trzy palce połączone, dwa w górze. Zwróć uwagę, bardzo często na starych, bardzo starych obrazach Chrystus jest przedstawiany jako trzymający palce w tym układzie. Może to przypadek, może nie, tego nie wiem. Czym jest mudra życia? Mudra życia doenergetyzowuje. Doenergetyzowuje cały organizm, wyrównuje tą energię,
pomaga opanować nerwy, niepokój. Mówi się też, że łączy. Łączy z wyższym ja, że pomaga również dostrzegać rzeczy, które pozornie są niewidzialne. Te trzy mudry uważam za podstawowe. Oczywiście znajdziesz mudry na wszystkie schorzenia, na wszystkie problemy. Teraz co zrobić, żeby one naprawdę zadziałały? Te informacje, jak ci już mówiłem, w książkach są rozstrzelone, nie bardzo podkreślone. Podejrzewam, że głównie uczą tego na kursach. Przede wszystkim luźny nadgarstek. Trzymając mudrę, nie możesz mieć spiętego, usztywnionego nadgarstka. W tym momencie następuje blokada przepływu energii i to nie zadziała. Luźne nadgarstki, luźne dłonie, te palce, które są wyprostowane, też nie tak napięte. Lekko wyprostowane, mogą być lekko ugięte. Druga sprawa. Od czego w ogóle powinno się zacząć? Do trzymania mudr należy podchodzić w stanie rozluźnionym. Najpierw trzeba się maksymalnie rozluźnić. Ja tutaj również dla doenergetyzowania stosuję system oddychania 7171, ten, o którym ci już niejednokrotnie mówiłem. Trzeba się doenergetyzować, rozluźnić i dopiero wtedy mudry można trzymać, używać ich. Natomiast podczas trzymania mudr również nie zapominaj. Nie zapominaj o głębokim, równomiernym oddychaniu. To już nie musi być jakiś schemat, po prostu pamiętaj, żeby oddychanie było głębokie, równomierne, stabilne. Jeszcze wracając do tego, co zrobić, żeby działały. Tego nigdzie nie wyczytałem, zauważyłem to na swoim doświadczeniu, możesz to też wypróbować. Przeważnie przedstawione są osoby trzymające te mudry w pozycji lotosu lub jakiejś innej. Natomiast ja zauważyłem, że w momencie, kiedy te palce nie są ułożone poziomo bądź po skosie, są ułożone pionowo do góry, te wyprostowane palce pionowo do góry, wtedy mudry działają lepiej, szybciej i mocniej. Wypróbuj to. Poza tym mudra na to, mudra na tamto. To nie jest tak, że jedna mudra, jedna pomoże, ale to nie będzie działanie kompleksowe. One są czymś w rodzaju alfabetu. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, możesz łączyć mudry, tworzyć z tych mudr jakby słowa, zdania. Powiedzmy, jeżeli masz ważny projekt pracy do wykonania, weź mudrę na wzmocnienie, jasność umysłu, a potem realizacja celu. Trzy połączone razem zadziałają na pewno dużo lepiej. Dużo jest możliwości. Nie polecam ci szukania na siłę jak największej ilości mudr. Znajdź sobie swoje podstawowe, które będziesz stosować. To można łączyć z różnymi innymi ćwiczeniami, z innymi systemami, po prostu dla wzmocnienia efektów, dla większej precyzji działania. Możesz sobie opracować kilkanaście bądź więcej, z których będziesz układać program. Program realizacji celu. Obojętnie jaki to by był cel, na pewno znajdziesz coś takiego, co po złożeniu doprowadzi do jego realizacji. Tylko jak przy wszystkich, zachęcam najpierw do przemyślenia. Kiedy już sobie taki program ułożysz, przemyśl jeszcze raz, czy to na pewno ma iść w tą stronę, czy to na pewno zadziała, czy nie będzie tu jakichś tak zwanych boków, czy twoja intencja nie pójdzie gdzieś w innym kierunku. Tyle na temat mudr. Zachęcam cię do obejrzenia innych moich filmów. Znajdziesz na tym kanale wiele ciekawych tematów, porad na konkretne życiowe sytuacje, krótkich, szybkich sposobów na realizację konkretnych celów. Już niedługo tych filmów będzie 100, także naprawdę jest z czego wybierać i na pewno znajdziesz coś dla siebie. Zachęcam cię do subskrypcji kanału. Co jakiś czas przychodzi nowy film z nowym tematem, który może cię zainteresować.
tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas i do zobaczenia.